na Dużym Kręgu Tanecznym jest druga edycja imprezy indyjskiej opowieści, co przygotowaliśmy. Przede wszystkim warsztaty tańca Kuchipudi z naszą nauczycielką z Londynu, Arunimą Kumar. Później mamy sesję jogi, tutaj też właśnie z matami będziemy praktykować jogę w tym wspaniałym miejscu. I na końcu finał wieczoru, czyli pokaz tańca indyjskiego Kuchipudi oraz pokaz tańca Bollywood. Zaprezentują się tancerki zespołu tańca indyjskiego Natarang oraz nasi goście z Londynu, przede wszystkim Arunima Kumar i jej uczennice. Arunima Kumar na co dzień mieszkała w Londynie, tańczyła na scenach na całym świecie. Jednym z większych osiągnięć jest występ w Pałacu Buckingham dla królowej. My mamy to szczęście, że tańczymy z nią od 10 lat. Jest to niesamowita przygoda dla nas. I'm very proud that there is so much of love and respect and even knowledge of Indian culture in Poland. We did a masterclass series yesterday and there were so many Polish students who came to attend with an open mind. So it makes me feel very proud. It makes me feel very welcome. It makes me feel like a one big family. So I think there is a lot of Indian culture in Poland and it is wonderful to see the kind of openness and need for us and the desire to learn. So it's really wonderful. We are showing Kuchipudi, which is an Indian classical dance form from Andhra Pradesh, which is in South India, and it's from the 15th century. And I've been dancing for probably 7 years, since I was 4 years old, and I've always really loved it. And this is my first international trip. We got to have rehearsals in the cultural center, which was really nice, and they've been so supportive. This is an incredible venue. I mean, this temple is so beautiful. So this opportunity has been really nice. Also, I must say that the Culture Center in Horjuf have really supported us these 3 days to hold our rehearsals. And again, that kind of openness, that kind of family that we have seen here is absolutely beautiful. We have also tried Polish food. We have tried Polish chocolates and also tried some Polish language. But I think it's wonderful coming together of the two countries and the two cultures. Oprócz atrakcji tanecznych, też takie rzeczy naokoło. Co tutaj się dzieje? Mamy przede wszystkim jedzonko z indyjskiej restauracji Masala House z Katowic. Także naprawdę oryginalna kuchnia tworzona przez kucharzy prosto z Indii. Mamy też henne, dziewczyny z naszego zespołu robią tatuaże henną. Myślę, że widać, że naprawdę zainteresowanie jest duże. Mamy dużo uczestników warsztatów. Mamy również dużo osób zainteresowanych kuchnią indyjską. Także myślę, że to jest taki fajny dialog tak naprawdę. Tutaj poznajemy naszą kulturę, poznajemy kulturę Indii, możemy się wymienić doświadczeniami jak najbardziej na plus.